Doświadczenie herbicydowe w kukurydzy. W tej chwili kukurydza jest w fazie siódmego liścia. Także wszystkie tutaj zabiegi, oczywiście przedschodowe, powschodowe, zostały już wykonane. W tej chwili stoję przy kontroli i jak widzimy tutaj na kontrolach dominują samosiewy rzepaku i komosa. Widzimy, ta komosa też już jest tutaj bardzo duża. Oprócz tego mamy dużo maruny nadmorskiej, ale zdarzają się również fiołki. Oczywiście jest chwastnica, wiadomo, tutaj ją widać. Także to są te chwasty dominujące, jeżeli chodzi o kontrolę. W tej chwili jestem na poletku, gdzie był wykonany zabieg powschodowy. Był wykonany w fazie czwartego liścia. To jest to poletko, które widzimy tutaj przede mną i za mną. Jak widzimy, tutaj wszystkie te chwasty zostały bardzo dobrze zwalczone, aczkolwiek widzimy, że one tutaj jeszcze są widoczne, one już tutaj umierają, ale generalnie widać, że ten zabieg był skuteczny. Tutaj wykonaliśmy zabieg naszym nowym herbicydem, nowością w tej chwili, mezonirem. To jest trzyskładnikowy, kompleksowy herbicyd kukurydziany. Jak widzimy, doskonale poradził sobie i z komosą, i z samosiewami rzepaku, i z chwastnicą, czyli w zasadzie wszystkie ważne chwasty tutaj zostały zwalczone. Jak widzimy, tutaj finalnie ta skuteczność też będzie na pewno 100%. Tyle jeżeli chodzi o ochronę kukurydzy. Dziękuję bardzo.